Witam serdecznie. Dziś chciałabym polecić 5 filmów różnych gatunkowo. Pierwszym filmem wartym polecenia dla osób lubiących wątki romantyczne z piękną muzyką w tle jest muzyczny dramat pod tytułem Narodziny Gwiazdy w reżyserii Bradleya Coopera. Główne role zagrali tutaj Bradley Cooper oraz Lady Gaga. Film opowiada o odkrywaniu przez Alice swojego wspaniałego talentu muzycznego, a w tej ścieżce pomagał jej niezwykle utalentowany Jack. Muzyka połączyła ich nie tylko w karierze, ale i w miłości. Film ten został nagrodzony Oscarem oraz Złotym Globem za piosenkę pod tytułem Shallow. Film biograficzny pod tytułem Proceder w reżyserii Michała Węgrzyna. Film dla osób chcących poznać życie rapera Tomasza Hady, wszystko to, co sprawiało, że się uśmiechał, ale i wszystko to, co doprowadziło go do odejścia z polskiej sceny muzycznej. Niezwykle utalentowany muzycznie chłopak z blokowisk z darem do wpadania w poważne kłopoty. Główne role w filmie zagrali Piotr Witkowski w roli Tomasza Hady, Małgorzata Kożuchowska w roli koleżanki Tomka, Agnieszka Więdłocha w roli Moniki, dziewczyny Tomasza Hady, Jan Frycz w roli ojca Moniki. Film z kategorii thriller pod tytułem Greta, którego reżyserem jest Neil Jordan. Polecam szczególnie osobom, które przepadają za mocnymi, trzymającymi w napięciu scenami psychologicznymi. Film opowiada ciekawą historię młodej dziewczyny, która przez swój dobry uczynek, zwrot znalezionej własności do właścicielki, zostaje wplątana w okrutne i zakłamane sidła kobiety o imieniu Greta. Główne role zagrały tutaj Isabella Cooper w roli Grety oraz Chloe Grey Moretz w roli Frances. Film fantastyczny pod tytułem Rajskie Wzgórza w reżyserii Alice Waddington. Film opowiada historię pełną przygód młodej dziewczyny Umy, którą to rodzice za złe zachowanie wysyłają do rajskiej szkoły z internatem. Miejsce to jest pełne tajemnic i mrocznej magii. Co stanie się z dziewczynami w Paradise Hills? Tego możecie dowiedzieć się, wypożyczając film w mediatece. Główną rolę w filmie odegrała Emma Roberts, dziewczyna o imieniu Uma. I ostatnia propozycja warta polecenia jest to film z kategorii obyczaj, 1800 gramów, w reżyserii Marcina Głowackiego. Ten film to ciepła i wzruszająca opowieść o miłości i samotności. Główna bohaterka Ewa, w której rolę wcieliła się Magdalena Różdżka, z sercem i poświęceniem szuka domów zastępczych dla malutkich dzieci. Szczególnym przeznaczeniem dla Ewy okazuje się być jedna malutka, porzucona dziewczynka. Ten film polecam osobom, które lubią wzruszyć się podczas oglądania filmu. To już wszystkie propozycje, które dzisiaj chciałam polecić. Serdecznie zapraszam do mediateki.